Dzień dobry. Nazywam się Agata Knysz i jestem obecną przewodniczącą opolskiego oddziału SNM. Nasz oddział powstał w 2001 roku, skupiając aktywnych oraz otwartych na nowości nauczycieli matematyki z Opolszczyzny, no i nie tylko. Nazwę SNM rozwinęliśmy alternatywnie jako Stowarzyszenie Najlepszych Matematyków. Nasza działalność jako oddziału skupia się od lat zarówno na wspomaganiu rozwoju zawodowego nauczycieli, jak i rozwijaniu zainteresowań matematycznych wśród uczniów. Nauczyciele zawsze chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w cyklicznych opolskich warsztatach matematycznych, organizowanych początkowo jesienią i wiosną, później tylko wiosną. Ostatnie miały numer 24. Jubileuszowe 25 musieliśmy odwołać ze względu na pandemię, ale jak to się mówi, co się odlecze, to nie ucieczy. Konferencje matematyczne dla szkół podstawowych, warsztaty dla członków, w gogolińskich konwersatoriach z dydaktyki matematyki, znana z piosenki Karolinka, szła do Gogolina zapewne właśnie na konwersatorium. Z ogromną przyjemnością, satysfakcją gościliśmy Was, nauczycieli matematyki, sympatyków, przyjaciół SNM-u na 28. Ogólnopolskiej Konferencji SNM. Także uczniowie uczestniczyli w licznych wydarzeniach matematycznych. 3 dni z matematyką, potyczki ze statystyką, uczniowskie prezentacje matematyczne, wędrówki matematyczne razem z obozem oraz liczne lokalne konkursy w Kluczborku, Oleśne, Opolu i Brzegu. Nasi członkowie od lat przygotowują próbne arkusze maturalne z poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz arkusze próbnych egzaminów gimnazjalnych, a obecnie ósmoklasisty. Chętnie też spędzamy z sobą czas, rozmawiając, żartując, omawiając pomysły i przedsięwzięcia na letnich spotkaniach w ogrodach naszych członków, zwiedzając także polskie miasta, byliśmy już w matematycznym Wrocławiu, Warszawie, Krakowie. Od 2005 roku przyznajemy nagrodę dla nietuzinkowych nauczycieli, wyróżnienie imienia Tadeusza Knysza. Mamy swoją maskotkę SNM-usia, która towarzyszy nam podczas matematycznych wydarzeń, przyglądając się naszym działaniom i zapewne zastanawiając się, co jeszcze wymyślimy. W obecnej sytuacji trudno nam się spotykać osobiście. Musi nam wystarczyć kontakt w wersji online. Nad czym ubolewamy? Dla mnie podczas warsztatów czy konferencji, równie ważne jak wykłady, warsztaty i konwersatoria, są wieczorne rozmowy kuluarowe. Spotkania w brukowni, przy stolikach z planszówkami. Dlatego z okazji jubileuszu 30 lat SNM życzę wszystkim po prostu normalności i spotkań twarzą w twarz, bez masek, łączy, oraz żeby nam się wszystkim nadal chcieć, przynajmniej przez następne 30 lat. Tego Państwu i sobie życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia.